Cześć, witajcie na kanale Terasfera. Cześć. Dziś zapraszamy Was na Van Life w wielkim mieście. Tak. Wieś już nam się trochę znudziła, choć piękna i spokojna, to troszeczkę już się robi w Anglii zimno, trochę zaczęło wiać, więc przyjechaliśmy do Bristolu, który jest podobno najcieplejszym miastem w Anglii. Tak, nie będziemy Was znowu zanudzać tymi wiejskimi widokami, także dzisiaj będzie troszeczkę bardziej żwawo, żywo. Pochłoniemy trochę atmosferę miasta, a jesteśmy w Bristolu, a dokładnie przy Starym Mieście, przy wzgórzu Brandon Hill. I stąd ruszymy w naszą podróż po mieście. Tak, ciężko było znaleźć miejsce na naszego długiego ciapka, ale udało się nam tutaj bardzo blisko Starego Miasta, także mamy tutaj parę kroków do różnych fajnych, ciekawych miejsc. Tak, dokładnie. Parking troszkę jest kosztowny, 5 funtów za 2 godziny i niestety za 2 godziny będziemy musieli się znowu gdzieś przemieścić w tych ruchliwych uliczkach. Także lecimy i zostańcie z nami. Kilka słów na temat Bristolu. Miasto znajduje się w południowo-zachodniej Anglii nad rzeką Avon i liczy sobie około 428 tysięcy mieszkańców. Jest to miasto bardzo historyczne. Jest tu dużo zabytków z czasów średniowiecza. Jest też dużo terenów zielonych. Właśnie jesteśmy w jednym z parków. Teren jest bardzo górzysty. No, tak pagórkowaty, że tak powiem. Pagórkowaty, Szwajcaria, tak. Szwajcaria to nie jest. Tak, ale dużo ulic takich właśnie pod górkę. Także fajne czeka jest nasz... ukształtowanie terenu, podoba mi się. Tak, czeka nas dzisiaj niezła wspinaczka. Ale dziś, słuchajcie, nie będzie tyle o zabytkach, a o takiej ciekawostce, z czego słynie Bristol. A mianowicie jest to sztuka graffiti. Mnóstwo tego jest, słuchajcie. Wszystko jest pomalowane na kolorowo. Prawie wszystko. No. Szczególnie Bristol słynie z legendarnego graffiti Banksiego. A kim jest Banksy? No, zaraz Wam opowiemy. Większość wie, kim jest Banksy, jest znany na całym świecie, znanym na całym świecie artystą graffiti, a jednocześnie nikt nie wie, kim jest Banksy, bo przez tyle lat nie zdradził swojej tożsamości. Tak, jest bardzo skromnym artystą, który się nie ujawnia, a tworzy na całym świecie w sumie. Tak, jest właśnie wiele dzieł jego w Bristolu, w różnych miejscach, więc dzisiaj będziemy właśnie podążać jego śladami. A dzieła Banksiego to nie tylko zwykłe bazgroły na murach, bo często on porusza właśnie przez te swoje graffiti takie tematy polityczne, społeczne, ważne w danym momencie dla społeczeństwa. No i nigdy go nikt na tym nie przyłapał. Dokładnie. Bo często jest to robione nielegalnie. Nie będziemy zwiedzać muzeów, tylko zajmiemy się troszeczkę stroną kulturalną Bristolu. I właśnie jesteśmy przed pierwszym graffiti Banksiego, który przedstawia napis "You don't need planning permission to build castles in the sky". Co oznacza, że nie potrzebujesz zgody na budowę zamków na niebie. Tak jak właśnie wspominaliśmy, Banksy, twórczość jego niesie różne przesłania. No i to myślę, że jest bardzo wyraziste. Tak, niestety zachowała się tutaj tylko połowa tego graffiti, tego napisu, bo ta część jest oryginalna, ta tutaj, a ta niestety została zniszczona, bo ktoś zrobił tutaj drzwi i tu jest jakaś rampa załadunkowa, także na chwilę obecną mamy tylko oryginalną część, połowę tego napisu. Tak, w oryginale był to taki uśmiech, a te dwa wentylatory, który już w tej chwili został tylko jeden, były jakby oczy. I tam widzicie jeden wentylator i po drugiej stronie powinien być drugi, który miał imitować oczy, a napis miał tworzyć uśmiechniętą buźkę. No ale niestety jeden wentylator już został zamurowany, przetrwał tam tylko jeden i połowa napisu. Tak, więc lecimy dalej i szukamy kolejnego. Szukamy kolejnego. We'll be right back.
I co, mamy to? Nie, no ciężko jest to znaleźć, bo te wszystkie graffiti ukryte są w takich zaułkach, ale przez to poznajemy dużo ciekawych miejsc Bristolu, dużo zakamarków, ale polecamy. Powinno być gdzieś tu. No tu czekaj, tutaj jakieś są graffiti. Wow. Tu trochę jest... Jest! Gdzie? Tam wysoko! O kurde, jest! O, jest! Może wejdziemy tam na most, będzie lepiej widać. No na pewno wejdziemy. Dobra, tu są schodki, więc idziemy na górę. Mhm. Bo z góry będzie to lepiej widać. No, pewnie. Graffiti, graffiti, graffiti. Tutaj za nami przedstawia wiszącego kochanka. Wisi on tu na framudze okna i para małżeńska stoi w oknie. Pośpiesznie ucieka przed wzrokiem męża kochanki. Tak, jest to kolejny prowokacyjny obraz. Tym bardziej, że został on namalowany na budynku, który był kliniką zdrowia seksualnego. Tak, dokładnie. Niestety później został trochę zniszczony. Przez kulki z paintballa. Tak, ktoś obstrzelał cały ten mural kulkami właśnie z paintballa. Jak widzicie, tam on jest trochę zniszczony. Niektóre części tego wandalizmu, że tak powiem. To taki wandalizm na wandalizmie. Wandalizm na wandalizmie, dokładnie. Taki paradoks. Ale bardzo dosyć ciekawa historia. No i nad nami kolejne dzieło Banksiego. Tak, jest to jedna z wcześniejszych prac. Została tutaj wykonana pod koniec lat 90., dokładnie chyba w 1999 roku. Tak, i była to forma manifestu młodych ludzi, którzy spotykali się nielegalnie na imprezach. No i te nielegalne imprezy były często gęsto, brutalnie likwidowane przez angielską policję. I tutaj tak. Właśnie Banksy. Stąd jest miś z koktajlem Mołotowa, dokładnie. Którego atakuje policja. Czyli niewinna młodzież przedstawia misia w walce z policją. Tak można powiedzieć. No. Tak można to uznać, dokładnie. Kolejny ciekawe. Taki temat społeczny poruszony w pracy właśnie. No. Bo nam się czas skończył, ale zdążyliśmy. Tak, jesteśmy teraz tutaj tak jakby na dziko, no bo już nam się skończył parking. Ale na razie nikt nie chodzi, także... Ale w sumie na dobre nam to wyszło, bo teraz przekąsimy. Oczywiście zdrowo. Mamy no. Tutaj pyszne sałatki, które sobie przygotowaliśmy już wcześniej. Tak, dzięki wielkie za komentarze, za wszystkie porady. W przedostatnim filmie zwierzałem się wam, że mam problemy z cukrem. Dostałem sporo porad, jak sobie z tym poradzić. No i radzę sobie. Zieleninka, słuchajcie, schudłem już prawie 2 kilo. Także tak, Paweł jest dzielny. Ćwiczę. A ja też przy okazji na tym korzystam, bo... Zmobilizowałem się. Tak to bardziej się kusiłam na jakieś różne takie śmieciowe jedzenie, słodycze i tak dalej. Tak, a tak po prostu razem, jak to się mówi? W kupie siła. W kupie siła, no. Także jakoś sobie radzimy, także jeszcze raz dzięki wielkie. No. Dobre te porady były niektóre, na przykład, żeby zamiast jeść coś słodkiego, zjeść sobie troszeczkę owoca albo jakiegoś warzywa. Także działa, to zawsze mam przygotowane w pudełeczku teraz, jak sobie jestem w pracy. Na przykład marchewkę pokrojoną, jak mi się coś chce, to sobie biorę marcheweczki ze dwie takie dwa kawałeczki zjem i jest okej. Tak, jemy i ruszamy dalej oczywiście, śladami Banksiego. Bo słuchajcie, jeszcze tam, najlepsze przed nami, także zostańcie. No, musieliśmy opuścić tą dzielnicę taką fajną i zamierzamy tam wrócić samochodem. Tak, my byliśmy tylko właśnie tak na brzegu, ale zamierzamy tam wrócić, także podjedziemy sobie w drugie miejsce samochodem, będziemy już tam mieli bliżej
i znowu poszukamy fajnych murali. No, także zostańcie z nami. Zostańcie z nami i lecimy. No i przyjechaliśmy do Easton, do dzielnicy, w której podobno Banksy się wychowywał i lubił tutaj bardzo przebywać. Wygląda ona tak troszeczkę podejrzanie, taka bardzo multikulturowa. Jechaliśmy tą ulicą, to widać było dużo... Bardzo duża różnorodność kultur, karaibska, azjatycka, turecka, po prostu no wszystkie możliwe chyba tam były knajpy. Tak, ale szukaniem tych miejsc, tych murali jesteśmy bardzo podekscytowani. Jest to fajna zabawa, super. Super, jest naprawdę, słuchajcie, odkrywamy tak Bristol, takie miejsca, gdzie w sumie pewnie byśmy normalnie zwiedzając Bristol, byśmy tutaj po prostu nie przyszli, no. Tak, jest pięknie, kolorowo, oczywiście nie wszędzie tak. Są to takie dzieła artystyczne. Czasami to wygląda to jak taki zwykły wandalizm. Mhm, to mi się właśnie nie podoba w niektórych miejscach. Tak, ale co jest ciekawe, to w tych takich niby gorszych, biedniejszych dzielnicach Są najładniejsze graffiti, tak, a tam gdzieś w centrum, w mieście, na tych nowoczesnych budynkach, no to raczej są takie bazgroły. Tak. No ale cóż, tak no nie tutaj, będziemy... Tak jak tutaj, na drzwiach z tyłu. O, na przykład tak jak tutaj, no ale tutaj dalej. Ale tutaj dalej. Już, już wyłania jest... się coś Słuchajcie, pięknego. Wszystko okej. Okay. No wszystko się zgadza. I dotarliśmy do wczesnego muralu Banksy'ego. Jeden z pierwszych Banksy'ego chyba, nie? Tak, i jego ekipy. I jego ekipy tutaj właśnie się wychowywali razem i stworzyli taki właśnie oto takie dzieło. Tak, przedstawia to kota, który maluje sprayem. No i tutaj zbliżają się do niego dwa groźne psy. Przypuszczam, tak, że symbolizuje to policję ganiającą, tak? Graficiarzy. Graficiarzy malujących na ścianach. Podoba mi się ta subkultura tutaj w tym Bristolu, tych graficiarzy, bo niektóre dzieła są naprawdę super i fajnie się komponują tutaj w tą architekturę. Rozweselają bardzo to miasto, nie? Tak, te wszystkie tak, takie szare angielskie domy, a tu nagle pach, pach, fajne się pojawiają. Dajcie w ogóle znać w komentarzach, co na ten temat myślicie. Czy myślicie, że jest to sztuka, czy raczej nazwalibyście to wandalizmem? Bo tak, my mamy w sumie takie... Ja na początku myślałem, że to będzie takie trochę pod wandalizm podchodziło, ale teraz jak się zagłębiałem w historię, w treść, jaką autor chciał nam przekazać, to jest to całkiem fajne. Tak. Ja uważam, że dodaje dużo takiego charakteru i koloru temu miastu. Tak. I rzeczywiście dzięki temu jest trochę inny niż większość angielskich miast. Także bardzo ciekawe. Dajcie znać w komentarzach, dajcie co wy znać o tym komentarze. Myślicie. Dokładnie. A my lecimy dalej. Zostawiliśmy tutaj niedaleko naszego vana. Tak. Mamy nadzieję, że nic się z nim nie stanie. No możemy iść. Może Banksy coś na nim namaluje, walnie jakieś graffiti. Wtedy nasz van będzie wart miliony. Nie, to nie o to chodzi. My chcielibyśmy coś mieć na nim, ale nie możemy zdecydować się co. Tak, może no macie jakieś pomysły, dajcie znać. Chcielibyśmy, żeby to było coś ekstra. Tak, i w ogóle chcielibyśmy, żebyśmy mogli poznać takiego graficiarza, co może by nam stworzył jakieś dzieło na vanie. Nie wiem, w ogóle Banksy ostatnio, nie wiem, czy słyszeliście o takiej akcji na jednej z aukcji. Jeden z jego obrazów był na sprzedaż. Poszedł tam chyba, nie wiem, za 2,5 miliona dolarów i jak go odkładano na bok, to pół obrazu zostało zmielone przez zniszczarkę papieru, czyli Banksy zamontował zniszczarkę papieru w ramię obrazu i pół tego obrazu od razu na oczach wszystkich osób, które akurat brały udział w tej aukcji, ten po prostu obraz się zmielił i tylko takie paski wyszły na dole. Tak. Niesamowite to Zdziwienie jest po prostu. Zdziwienie było ogromne, wszyscy zamarli po prostu z wrażenia. Tak, no bo nagle dzieło za 2,5 miliona do połowy no, straciło swoją wartość, tak, aczkolwiek... ale po tej całej akcji dzieło to zyskało na wartości, nie wiem do jakiej ceny doszło, ale dużo zyskało na wartości, bo stało się jeszcze bardziej kontrowersyjne. No i... No i pewnie teraz zamiast 2,5 miliona to pójdzie za 5. Pół zmielone. Dobra, słuchajcie, my już jesteśmy tutaj przy naszym ciapku. Jaki tutaj fajny domek, fajne kolory, zielone. No tak właśnie wygląda architektura
W sumie w całej Anglii są podobne domy. A tu nasz ciapek znalazłem, tu ledwo co miejscówkę, jakoś się wpasowałem. Dobra, jedziemy do następnego. Tutaj mamy następne Valentine's Day. See the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. I przyjechaliśmy w kolejne miejsce. Zaparkowaliśmy tutaj na uliczce Broad Road. I nie będzie to kolejne graffiti Banksiego. Nie. Ale myślę, że miejsce równie legendarne. Tak. Właśnie okay. Szukamy teraz tego dokładnego miejsca. Adresu, dokładnego numeru domu. I zaraz Wam to pokażemy. Dlaczego tu jesteśmy? Przyjechaliśmy tutaj korzystając właśnie z tego, że kręcimy się po Bristolu. Right. Thank you. I już to widzę, to jest tu po drugiej stronie. O, to jest tu? No i w tym domku, tutaj za nami, pod tak. numerkiem 9A, jak tam widzicie te drzwi, to tutaj właśnie mieszkali Kasia i Łukasz z podróżowania. Dokładnie. I właśnie w tym domu podjęli decyzję o van life. O van life, o budowie campervana i o życiu w stylu van life. Tak, i jeżeli to oglądacie, to serdecznie Was przede wszystkim pozdrawiamy. Tak, dajcie znać, czy to ten domek tak. I czy go poznajecie. I czy się coś zmieniło tutaj. A wiem, że jesteście w Turcji, że jest Wam teraz bardzo gorąco i dlatego Wam przenosimy troszeczkę tego chłodnego angielskiego klimatu i dajcie znać, czy coś się zmieniło na tej ulicy, czy nie. Także tak. Zboczyliśmy trochę ze szlaku Banksiego, żeby tutaj zajechać śladami podróżowania. Taka ciekawostka, śladami podróżowania. Stąd się właśnie przeprowadzili do pokoju bodajże, żeby tak, trochę zaoszczędzić. Do pokoju w Bristolu i potem z pokoju do Polski wyruszyli zacząć budowę swojego vana. No dobra, idziemy i tak się stąd. Spełnia marzenia. Ale słonko nam wyskoczyło, słuchajcie, nie wiadomo skąd, ale zazwyczaj tak jest, że jak w Anglii wyskakuje słońce, to zaczyna wiać, tak, więc nie wiadomo, co jest lepsze, czy brak słońca i bez wiatru, czy słońce i wiatr. Dobra, słuchajcie, lecimy do samochodu i wracamy dalej. Do szlak Banksiego. Pozdrowionka dla Was, hejka! Hej. No i dotarliśmy do w sumie ostatniego dzieła Banksiego, które zrobił tutaj w Bristolu, a było to w lutym 2020 roku. Na walentynki. I zrobił to po wielu latach swojej nieobecności, tak jakby tutaj, bo przez wiele lat niczego nie tworzył. I niestety kilka dni później była tutaj dziewczynka, która strzelała z procy. W tej chwili jest zakryte, jest zabezpieczone, bo kilka dni później jacyś wandale oczywiście pomazali to sprayem, więc właściciel to zabezpieczył. Te kwiaty, które są tam w gablocie, też są zabezpieczone. Tak, zabezpieczone są. Rozmawialiśmy właśnie tutaj z panem, który wyszedł który z tego wyszedł. Domu. Także ucięliśmy sobie krótką pogawędkę. Tak, pytaliśmy, dlaczego jest to zakryte. A on powiedział nam, że właśnie właściciel tego domu, no bo on chyba tutaj wynajmuje po prostu. Tak. Właściciel tego domu to zabezpieczył, żeby no dalej tego nikt nie niszczył. No i z tego, co się dowiedzieliśmy, no to chce coś z tym zrobić. Albo gdzieś to sprzedać do jakiejś galerii. Tak, czyli po prostu wyciąć tak, kawałek tego muru i sprzedać. Tak, więc myślą o tym, żeby to wyciąć, więc po prostu także, jest no, masakra. Szał, tak. Także ciekawe. No, multikulti. No, multikulti i w ogóle jesteśmy teraz... Rosyjska muzyka. No, rosyjska muzyka, why not? Jeszcze jest jedna taka ciekawostka, bo całe to zamieszanie, które wybuchło przy tym graffiti, ludzie zaczęli mówić, że chyba to nie był Banksy, że to jest jakieś oszustwo i tak dalej. Po czym Banksy na swoim Instagramie napisał, że w sumie jest bardzo zadowolony z tego, że to dzieło zostało zniszczone, bo szkice były lepsze niż efekt niż ostateczny. Oryginał, tak. I pokazał na swoim szkice, profilu. Tak, pokazał szkice tego na swoim Instagramie.
A w ogóle jesteśmy w dzielnicy Banksiego. Gdzieś tutaj niedaleko jest klub młodzieżowy, tak, do którego uczęszczał, także... Tu lubił przebywać. Lubił tu przebywać. Lubił tutaj też wandalizować trochę ściany. Że tak powiem, artystycznie. Dobra, lecimy dalej. Robi się już ciemno, ale może coś jeszcze zobaczymy. Ale na pewno tu zostajemy na noc, gdzieś się zbunkrujemy w jakiejś, mam nadzieję, bezpiecznej uliczce w Bristolu. Rano się obudzimy, a cały grebat będzie pomalowany. No, może i tak być. No, na razie stoi ciapek tutaj, ale tutaj na pewno nie będzie stał. Także dobra, lecimy dalej. W takiej industrialnej atmosferze znaleźliśmy kolejny mural. Jest już ciemno, ale nie mogliśmy się oprzeć, musieliśmy tu przyjechać. Jest to dziewczyna z kolczykiem w uchu, a tym kolczykiem jest po prostu alarm zamontowany na ścianie. Jak to w wielu dziełach Banksiego, rzeczy, które już istnieją, są wbudowane w jego obrazy. No, mi się to podoba właśnie, że wplata architekturę budynków w swoje murale. No nie? Tak. Fajne jest jeszcze to, że spotykamy tutaj cały czas tych samych ludzi, którzy też chyba jeżdżą od miejsca do miejsca i się w każdym z tych miejsc prawie spotykamy, także... No na to wygląda ta pani z tym pieskiem, co byliśmy przy pierwszym muralu, dzisiaj to już była. Jest więcej takich jak my. No, podążających śladami Banksiego. Jesteśmy w ogóle niedaleko portu. Już jest trochę chłodniej, bo blisko rzeki. Także będziemy szukać niedługo jakiejś miejscówki na noc. No i tak tutaj mi się podoba na tej industriance. Bo jakbyśmy mogli tutaj spać, tam zaraz jest port. No ale tu wiem, mogą ciężarówki jeździć całą noc. No, to może być trochę siara. Tutaj słychać, już podjechała jakaś, więc... No i zobaczymy. Idziemy szukać miejsca jakiegoś. Idziemy. A tak w ogóle to sorry za jakość, słuchajcie, bo nagrywamy teraz telefonem, już nie zabraliśmy kamery. Byliśmy jeszcze to na krótki spacer, a w końcu wylądowaliśmy tutaj, a że trochę nam się zejdzie, no to stwierdziliśmy, że już skąd się z wami pożegnamy. Dokładnie, dlatego używamy telefonu i mam nadzieję, że to nie jest jakiś problem, że najważniejsza jest tutaj atmosfera i klimat jaki jest. Jest trochę głośno. Jest trochę głośno, mam nadzieję, że nas będzie dobrze słyszeć. To jest właśnie taki klimat angielskiego pubu. Tak, w angielskim pubie jest zawsze słyszy. No słuchajcie, będziemy kończyli tego vloga dzisiejszego. Mam nadzieję, że wam się podobał. Tak samo jak i nam. Bo nam się podobał. To są właśnie plusy pamiętu w wielkim mieście, bo można sobie właśnie wyskoczyć na miasto. Dokładnie. I blisko mamy domek, także parę kroków, parę minut spacerkiem. Mamy spanko w fajnym parku, w cichym miejscu. Także dzisiaj już będziemy kończyć. My sobie jeszcze tu trochę posiedzimy. Dokładnie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o graffiti, o tej sztuce, jak wam się podoba. My jeszcze tu w Bristolu zostaniemy, jeszcze sobie troszeczkę odkrywamy tutaj fajne miejsca. Także do zobaczenia za tydzień. Nowych widzów zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Pozostawcie po sobie jakiś ślad, jakiegoś lajka, jakiś komentarz, bo pozwala nam to rozwijać nasz kanał. Także z góry od razu dziękujemy bardzo i do zobaczenia w sobotę. Na tydzień w sobotę. Trzymajcie się cieplutko. Heja!